Cześć, z tej strony Kuba Kuba. W siódmym filmie zaczęło się, bo siódme to ćwieradło. W siódmym, raczej ósmym odcinku z Minecrafta, no i dzisiaj postanowię sobie właśnie wam teraz nie powiem, co będę robić, ale spokojnie, powiecie się podczas odcinka. Tak, teraz robię ścieżkę do domu, żeby budować podwodną bazę, którą wczoraj wam pokazywałem. Był krótki, ponieważ no było to spowodowane tym przypadkiem, no film się nie wyszło, im się jakoś się improwizować. Więc zrobię sobie takie krótkie przedstawienie tego domu. Tak przy okazji, no to widać, że chyba nikt nie lubi pisać komentarzy, więc tak sobie pomyślałem, że może będę robić jakieś wyzwania, ale nie typu, że na przykład napiszcie 1000 komentarzy, a na przykład pokażę swoją twarz, bo mnie twarzy nie pokażę, bo pozwolę zachować prawa autorskie. Ale na przykład niech cztery jakiekolwiek osoby, o, z chęci, jeżeli byście chcieli cztery osoby, to jutro zrobię sobie skin dziewczyny. Założę sobie dziewczynki skin. Tak. Chcę widać gdzieś w świeżym odcinku. Jeszcze 5 komentarzy jest, czyli 3 osoby muszą pisać, bo jeszcze ja napiszę jakiś komentarz, a na pewno zobaczycie mnie w dziewczęcym skinie, dobra. Teraz przejdziemy do odcinka. Tak. Robię papier, książkę. Jest, tu do zaklęć. Dzisiaj co będę robić? Dzisiaj sobie zrobię pokój do zaklęć. Dzisiaj sobie zrobię taki oddzielny, jakby taki mały domek. Tak. Do tego bym potrzebował dużo książek. A właściwie dużo skóry, bo trzcina tutaj jest, tutaj sobie posadziłem i będzie tutaj rosło, gorzej będzie z krowami. O, ciekawy świat mi się bardzo pustynio, te lodowe wzgórza. I właśnie myślę, że sobie zrobię ten wioska. Myślę, że może w którymś dniu zrobię sobie kolejkę do wioski, żebym sobie przyprowadził i sobie zrobił tutaj osadę. A przynajmniej przywiozę tych 2 wieśniaków. Możemy też tutaj pójść, zebrać ten lód, zrobić na przykład sobie jakieś z czegoś, ale możemy pójść do tej sawanny. Zrobić sobie akacjowy dobór do pustyni, cokolwiek. Więc dzisiaj proszę o jakieś komentarze. Najlepszy, taki mój ulubiony komentarz, albo najbardziej taki polubiony komentarz, to będzie taka propozycja dla mnie. A jeżeli będzie 5 komentarzy i będzie mój, więc tylko 4 byśmy musieli napisać, ale nie, że na przykład jedna osoba 4 komentarze napisze, bo to będzie zbyt łatwe, więc tak. Przepraszam za rurę, ale niestety jestem w toalecie i to było jedyne miejsce do robienia filmów. Bo pozostałe wolne pokoje niestety są zajęte. I mamy pierwszą półkę na książki. Tak, no myślę, że tutaj będę sobie robić ten zaklęć. Tak, tutaj sobie postawimy ten stół. Okej, nie spróbuję, no jak poszerzymy na maksa, to wtedy będziemy robili tyle chwilowo, dopóki nie trafię jedwabnego dotyku.
czyli tak zwanego Silk Toucha. A jeśli Silk Touch się trafi, to więc. Tak. Skoro tą deskę zauważyliśmy, no to idziemy do niej. Zobaczymy, czy tam jest kowal. Jeżeli jest kowal, to będzie dobrze. To może się trafi jak ciekawa książka. Jeżeli nie, to po prostu pójdziemy chociaż po roślinie, żeby może w jakimś odcinku zrobić sobie farmę. O, i kolejna trzcina. Bardzo też będziemy trzcinę zbierali, bo będziemy mieli dużo potrzebnej tej trzciny do zrobienia sobie. Nie, naprawdę, kozacko jest to zrobione. Trafiło różne biomy i to nawet niektóre są bardzo rzadkie, jak te góry lodowe. I widać, że chyba ta wioska jest obok, bo tutaj powalam nie widzę. Ale jest biblioteka, więc dwie biblioteki. Mógłbym wydobyć te, to przepraszam wieśniaku, ale mógłbym wydobyć te biblioteczki. Tak. Tak, i bym mógł zrobić te półki na książki. A drewno się po prostu przy okazji zbierze. Stół, żeby się nie przejazd. Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Pustynia obok te góry lodowe, jak to dziwnie wygląda. Zbierzemy te książki. O, jednak to wiosko nie jest aż tak mało. Jeszcze tutaj jest dom jeden. To chyba widać, że to... Chociaż jest takie wytłumaczenie, dlaczego te góry lodowe są tak blisko. I tym wytłumaczeniem jest to, że to może być ta chłodna pustynia. Nie tak jak Sahara, tylko na przykład pustynia Gobi. Wiąże się tak w Chinach, Mongolii. Geografia. Dobra, ale... Ta pustynia Gobi, ona jest zimną pustynią i to też może być taka zimna pustynia. Chociaż to tak jest trochę dziwnie, bo góry lodowe są... To powinno być zimno, sawana jest... Bardziej to chyba taka, no, to jest taka ciepło-zimna, taka pustynia termiczna, nie wiem jak to nazwać, ale dziwnie jest. Mamy trochę książek, nie możemy zrobić o wiele więcej półek na książki. No i myślę, że w kolejnym odcinku może... W tym odcinku nie dokończę tego, ale myślę, że w kolejnym na pewno będzie już półka książki. Tak, w kolejnym odcinku będzie już ten pokój i zostanie to zaklęć jeszcze większe. Będziemy mogli wykorzystać na przykład ten tak zwany lód tutaj. Stworzę sobie więcej tych bibliotek, to znaczy półek na książki. Będę musiał więcej drewna wydobyć, ale mówię, że spokojnie. Więcej drewna będzie po odcinku. Wiem, że nie pokazuję wam wszystkiego. Zrozumcie, że tak. Mam jeszcze tutaj trochę tego pokoju. No i wiecie, jak będzie wyglądać to. No to ja idę spać, odcinek trochę krótszy, ale... Spokojnie, spokojnie. Tak jak mówiłem... Dobrze, czas się porobić. Ja żegnam się z wami, mam nadzieję, że się podoba. Pamiętajcie, żeby dzisiaj pisać propozycje, gdyby w niedzielę będzie... Będę robić propozycję, która najbardziej, która była najlepiej oceniana. I pamiętajcie, że 5 komentarzy
widoczny przeze mnie równa się skin dziewczyny w następnym filmie. Z wami się żegnam, Kuba Kok. Na razie.